Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Studio goszczę dzisiaj mistrza Małopolski w kategorii skrzatów, Jakub Sikoń. Witaj. Witam. Jest z nami także tata Jakuba, pan Marek Sikoń. Witam, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pan Marek, można śmiało powiedzieć, że jest takim trochę menadżerem syna, prawda? No, można by to tak ująć. Wróćmy do początku. Takie pierwsze zafascynowanie syna, skąd się to wzięło? To zafascynowanie, ciężko znaleźć początek tej fascynacji. Myślę, że już to było w bardzo młodym wieku, kiedy ze starszym synem trenowaliśmy w domu, czy to na stoliku w salonie, czy w pokoju, czy w kuchni na kuchennym stole. No i Kuba, gdy był mały, bardzo mały, to wszystko widział, słyszał i chyba wtedy już zaszczepił sobie tą pasję do tenisa, którą mimowolnie nabył. Można powiedzieć, że nawet przed narodzinami mogło tak być, tak? Że, mogło tak być, że już słyszał ten stukot, tak? To odbijanie, bo tak na to by wychodziło, że w tym właśnie czasie już tak mogło być. Mhm, czyli tak na dobrą sprawę, trenujesz Kubuś od ilu lat? Tak zawodowo, powiedzmy. Powiedzmy, że od zawsze, odkąd mogłem trzymać rakietkę. Mhm. Czy ta rakietka, którą masz w ręce, czy to ona ma takie szczególne dla ciebie znaczenie? Tak. Bo to chyba jest ważne, jaką rakietką. One się jakoś między sobą różnią, czy wszystkie są takie same? Wszyscy zawodnicy mają dokładnie takie same rakietki? Nie takie same. Niektórzy mają takie wolne, takie szybkie. Wolne, szybkie? To na czym ta różnica polega? Po czym na przykład poznać, że ona jest taka szybka i że jest dobra, że nią można naprawdę osiągać sukcesy? Rozumiem, że ta twoja jest jaka? Dobra. Mhm. Trochę brudna, trochę czysta. To też jest istotne, to masz rację. Na pewno, że ta jest, na pewno jest szybka, ta jakaś taka, dość szybka, prawda? I sprzęt dobieramy na pewno do wieku i do umiejętności, jakie ma zawodnik. To też od tego zależy właśnie. A ta chropowatość to też tutaj jest istotna? Tak, bo są takie rakietki, które mają jakby odwróconą tą okładzinę odwrotną stroną. To są tak zwane czopy, to są rakietki dedykowane i okładziny dla obrońców. One wywołują wibracje takie ciężkie do opanowania. Tak właśnie grają obrońcy, tym się bronią, że piłeczka dostaje przeróżnych wibracji, bo to też zależy, jaka jest okładzina, jakiego rodzaju. Kuba ma akurat okładzinę gładką, ofensywną do ataku, także styl ofensywny prezentuje tutaj. Mhm. Czy ta rakietka jest prezentem może od kogoś? Jak znalazła się u ciebie? Od taty dostałem prezent kiedyś. A wspierają nas też sponsorzy, o których cały czas zabiegamy. Te okładziny akurat były zakupione dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Tarnowie. W osobie bezpośrednio pana Pawła Smolenia, który nas tutaj wspiera wraz ze starostą powiatowym, panem Romanem Łucarzem. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy przy okazji raz jeszcze. Zwróciłam, Kubuś, uwagę na to, w jaki sposób trzymasz tą rakietkę. To też jest bardzo ważne, tak? To jest takie ułożenie. Kto ci tego nauczył? Tata, Maciek, tak. A przede wszystkim trener, tak? A kto jest twoim trenerem? Mateusz Malik. Mateusz Malik, tak? Mateusz Malik. Należysz dokładnie do jakiego klubu, powiedz naszym widzom? UKS Jordan Zaklicz. Jak ci się tam trenuje?
fajnie, zbyt fajnie, tak. Takie treningi, aż do 7 potów. O proszę, czyli są bardzo wymagające, tak? A lubisz, jak jest tak ciężko? Trochę. A jak często się te treningi odbywają? Wtorek, czwartek, piątek. To prawie cały tydzień. No i ty masz na to czas? Chodzisz jeszcze normalnie przecież do szkoły. Trochę mam, czasem nie chodzę, bo mam zadania dużo. I... Czyli szkoła na pierwszym miejscu musi być, tak? Tutaj rodzice chyba pilnują tego, tak, żeby nie opuszczał zajęć szkolnych, tylko jednak ta edukacja na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu. W jaki sposób właśnie udaje się to pogodzić? No, póki co Kuba jest, wcześniej chodził do przedszkola, jak już zaczął trenować zawodowo. Teraz jest w pierwszej klasie, także jeszcze jest w miarę luz. No, staramy się odrabiać zadania wcześniej, zaraz po szkole i później, żeby był czas na trening, bo treningi są z reguły w popołudniowych godzinach albo wieczorem. Trzeci trening 17. jest w piątek już całkiem po szkole, kiedy zaczyna się weekend, także na tyle dobrze. Także jakoś nam się udaje to wszystko pogodzić, bo Kuba, teraz jest dobry czas na to. Tak, Kubuś ma to szczęście, że ma bardzo wspierających rodziców. Tata tutaj pewnie się dwoi, troi, żeby połączyć swoje obowiązki zawodowe z wspieraniem syna w właśnie tej pasji, jakim jest tenis stołowy. Bywa czasem trudno. No, bywa trudno, bo najbardziej brakuje tego czasu na to wszystko. No ale tu trzeba jakoś wypośrodkować to wszystko, złapać odpowiedni balans i wtedy jakoś próbujemy to pogodzić. Jest to panu bardziej, może łatwiej zrozumieć, chociażby ze względu na to, że sam ma zamiłowanie do sportu. Tak, oczywiście. Ja też amatorsko trenuję bieganie, także wiem na czym ten sport polega, jakie są wyrzeczenia, ile czasu to zabiera, także też staram się czerpać z tego swojego już kilkuletniego, jakby nie było, doświadczenia. Chociaż jestem amatorem, ale tam można dużo z tego doświadczenia właśnie wykorzystać też w treningach tenisa, bo sport jest, te różne dyscypliny sportu są bardzo podobne do siebie i wiele czynników jest podobnych, które tam później wpływają na końcowy sukces. Ale obserwując osiągnięcia syna, no, na pewno z wielką dumą, ale też widzi pan ten potencjał, tak? I robi wszystko, żeby go nie zmarnować. Tak, oczywiście. My przede wszystkim świetnie się bawimy. To mi się bardzo podoba w tym wszystkim, że nie ma presji na ciężki trening. Ten trening przy okazji jest, ale przede wszystkim jest zabawa, szczególnie w tak młodym wieku, bo nie chcemy też Kuby zniechęcać do tego sportu, tylko chcemy, żeby jak najlepiej się w tym odnajdywał, żeby się bawił tym wszystkim, także no to jest na razie świetne i to nam się udaje. Właśnie, czyli to podtrzymać. Są takie prawdziwe chęci, to nie jest przymus, jakiś przykry obowiązek, tylko na pierwszym miejscu czerpanie z tego radości, tak? Tak, tak. Dlatego Kubuś, powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają treningi? Czy trzeba się jakoś szczególnie do tego przygotowywać? Przychodzisz na salę i co się dzieje? Znaczy, fajna sala, fajne warunki. Mhm. A czy jakaś rozgrzewka wcześniej? Tak. I na czym ona polega? Elementy, rozgrzewka, na przykład półwole. Mhm. No, rozgrzewka, rozciąganie, tak? Mhm. I no, później przechodzimy już do tej takiej głównej gry? Tak. Po rozgrzewce. A jakie wskazówki na przykład udziela trener? Załóżmy, że nasi widzowie w ogóle nie mają pojęcia, na czym polega taka rozgrzewka. Jakbyś tak wytłumaczył, jakich wskazówek na przykład udziela twój trener? Co jakby ktoś nie był rozgrzany, przegrałby wszystko, do domu, do widzenia. No to twardo bardzo, tak? Nie ma przerywek. A czy jest ktoś, na kim się tak szczególnie wzorujesz, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportową? Masz jakiegoś takiego swojego, pana? No. Kto jest tym idolem? Timo Boll, Samuel Kulczyński, Miłosz Radziński, Marek Batowski. Obserwujesz ich grę? Mhm. Ale podpatrujesz ich pod jakim względem? Czy chcesz podkłaczyć ich technikę? Tak. Mhm. I udaje ci się to, tak?
Czyli chciałbyś być kiedyś, czy grać tak jak oni po prostu? No, to trochę, tylko trochę. A nawet lepiej, tak? No. To co jest fajnego w ich grze? Dlaczego akurat oni są twoimi idolami? Dobrze grają. Co na przykład podpatrujesz od nich? Jak się ono wspina, jak grają. Styl gry, tak? Mhm. Dobrze, a gdyby nie ten stołowy, to jaka inna dyscyplina? Piłka nożna. Piłka nożna, tak? Czyli to jest taka twoja druga pasja. Chciałbyś też być piłkarzem, tak? Jestem, mamy SKS-y w szkole. Mhm. Gramy tam po 5, 7 minut, 10. Mhm. Teraz wszystkie mecze, które odbywają się w ramach mundialu, bacznie obserwowałeś? Tak. Mhm. Jak myślisz, kto wygra? Francja. No to jest na bieżąco z tego, co słyszymy. Tak, nawet powtórki ogląda także. Jest dużo zamiłowanych. Jak oglądam jeden mecz, oglądam drugi mecz, powtórkę rano. Ale mimo wszystko, Kubuś, myślę, że jednak tenis stołowy to jest takie twoje zamiłowanie. Chyba na pierwszym miejscu, dopiero na drugim jest piłka nożna, tak? Tak. No to pięknie. A jak twoi koledzy reagują na te wszystkie twoje osiągnięcia? Czujesz takie wsparcie też i gratulują ci? Trochę tak, trochę nie. To zależy, tak? No. Zapytam jeszcze, pani Marku, o to wsparcie rodzica. Ono jest naprawdę tutaj bardzo ważne. Bez tego pewnie też byłoby trudno. No, samemu, tak? Iść cały czas krok do przodu. Tutaj jednak to wsparcie rodzica jest bardzo istotne w tym wszystkim. Tak, tak, jak najbardziej. Może takie, Kubuś, największe osiągnięcie, które zapadło ci szczególnie w pamięć, to zdobyte gdzie? W Skawinie. W Krakowie. W Wielkiej Wsi. Tak, i to były takie mistrzostwa, zawody. W Eksmundzie. Mhm. I dlaczego akurat te tak zapadły ci szczególnie w pamięci? Było tak, zawodnicy byli naprawdę na poziomie pewnie, tak? Było ciężko. A nie było na halach. Właśnie, jakie uczucia ci towarzyszą, kiedy grasz, kiedy jesteś już podczas meczu? O czym wtedy się myśli? O nagrodzie, o saszetkach z kartami piłkarskimi. A bawisz się też przy tym? Czerpiesz z tego radość? Tak. Mhm. Umówiliśmy się, tak, za pierwsze miejsce 3 saszetki, za drugie 2 saszetki i za trzecie 1. Co to są te saszetki? Saszetki z piłkarzami do albumu. Aha, no to ta piłka nożna tutaj cały czas też tak, jest. Kolekcjonuje karty i ma... Aha. Dzisiaj kupujesz, wiesz co, puszkę z kartą. Aha. Mhm. Z tego, co też słyszałam, jak rozmawialiście między sobą, to Kuba jest bardzo dobrze zorientowany, kiedy są jakieś zawody, mistrzostwa. On to śledzi? Jak to wygląda? Tak, on to śledzi, także on pilnuje tych sportowych spraw. Trochę mówi, bo on ma każdy test. Trener podpowiada, trener informuje na grupie, co się zbliża, kiedy się wydarzy, co ma być. No i my też ze swojej strony w miarę możliwości też śledzimy to wszystko i staramy się wyłapywać to wszystko, prawie wszystko, bo nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Tyle tego jest. Najdalej gdzie byliście? To jaki rejon? No, teraz na Pingla Cup, Kubuś. W Ogrodzisku Mazowieckim. Tak, na takich nieoficjalnych mistrzostwach Polski, jak na to mówią, gdzie było około 200 zawodników. Więcej, 300. Trzy lata starsi od Kuby. Dwa albo trzy. Bo był jednym z najmłodszych. No nie byłem najmłodszy. Jednym z najmłodszych byłeś. Nie byłem najmłodszy. Ale jednym z najmłodszych, tak. No i udało się tam zająć miejsce, 9 do 12. Mhm. I z Zuzią grałeś, tak, Honkowicz? Tak. W deblu? Ale te stoły były takie małe. Tak, były niższe jak zawsze. Mhm. Czwarte miejsce w deblu. To oni mieli akurat, on grał z koleżanką z Gorlic. Udało się czwarte miejsce zdobyć, także bardzo,
bardzo duży sukces też. Nie odpuszczacie także okazji do tego, żeby trenować z mistrzami, a takich też mamy wiele, jeżeli chodzi tutaj o nasz region, chociażby pani Bronisława Strojesz, z którą się, Jakubuś, znasz, tak? Miałeś tak. okazję jakąś partyjkę jedną z nią coś zagrać? Nie grałam na punkty, ale z nią trenuję czasem. Z kim jeszcze trenujesz? Powiedz może. Z Mateuszem Malikiem, z Kasią Gauss. Tak. Także to są też takie doświadczenia, które wiele uczą, tak? Później ogrywa się z tymi zawodnikami różnymi, z różnymi stylami i później jest mu znacznie łatwiej na zawodach. No i z samą atmosferą też. My też jeździmy na różne turnieje. I dzięki temu nabywa cały czas doświadczenia i ogrywa się w tych dużych imprezach, dzięki czemu później jest mniej zestresowany nawet. Także tak to wygląda. Czyli każdą wolną chwilę, Kuba, wydaje mi się, że poświęcasz na grze. Nie na grach komputerowych, tylko... Czasem gram na komputerze, jak mi się nudzi. Ale jednak jakbyś miał dokonać wyboru, gra komputerowa, a jakaś rundka w tenisa, to co wybierasz? To i to. Można połączyć? Tak. Tak, nie skupiamy się tylko na tenisie, bo też musimy mieć jakieś urozmaicenie w tym wszystkim. Musi się troszkę też od tego oderwać, ale generalnie cały czas męczy, że tak powiem, o grę w tenisa. Tato chodzi na secika, mamy stół do tenisa w domu, także mamy ten komfort, że mamy gdzie trenować. Gorzej z czasem, pomimo że ten stół jest, to nie zawsze jest czas na to, ale chociaż 5 minut, godzinę, pół godzinki, zależy, każda chwila. Kiedyś do 23 graliśmy. Tak, każda chwila jest cenna. Zwłaszcza spędzona wspólnie, tak? Tak, tak. I tam się świetnie bawimy naprawdę w szkole, także zapraszamy kiedyś. można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No, bałabym się trochę zmierzyć z Kubą, ale chętnie spróbuję. A Kubuś, jak się gra z tatą? Fajnie. Gram czasem na punkty, elementy takie. A z kim jeszcze pamiętasz, że tak super ci się grało? Pamiętam, że mi się grało fajnie z Maćkiem. Kto to jest Maciej? Mój brat. Maćka też pozdrawiamy, oczywiście gratulujemy wielu sukcesów. Oczywiście, też jesteśmy z niego bardzo dumni. Ta rodzina, tradycja też troszkę, prawda? Bo i syn, spore osiągnięcia, możemy też powiedzieć o nich. Bo można, tak jak też wspominaliśmy, to trochę się też od niego zaczęło, tak? Że młodszy syn podpatrywał i też chciał tak jak starszy. Tak. Młodszy syn trenował wcześniej piłkę nożną, futbol akademii. Krawolnicz. Tak, ładne kilka lat, no ale przyszedł moment, gdzie zaszczepiłem w nim tą pasję do tenisa, chyba zaczęliśmy właśnie, tak jak opowiadałem, od tej gry na stoliku. Później powiedział, no i tato, ja nie chcę chodzić na piłkę, już mi się znudziło, a chcę chodzić teraz na tenis. No właśnie, przyszedł ten moment, gdzie trenował i piłkę nożną jednocześnie i tenis stołowy. No ale w pewnym momencie trzeba było coś wybrać, no i wybrał tenis stołowy także. I tego na pewno nie żałuje. Myślę, że nie i naprawdę miał dużo, dużo sukcesów, ma dalej także. Także jest fajnie. Kubuś, pytałam cię, z kim ci się najfajniej grało, a zapytam cię inaczej. Twoje takie marzenie, z kim chciałbyś zmierzyć, zagrać w tenisa stołowego? Chciałbym zagrać z Markiem Badowskim. Odbijaliśmy tak ostatnio w Grodzisku, jak byliśmy. Jedną noc spaliśmy w hotelu, drugi raz to już pojechaliśmy do Grodziska. 10 minut nam to zajęło, bo byliśmy w hotelu blisko i weszliśmy na halę, ale fajna hala, tylko małe sto. A hala fajna pod jakim względem? Że była taka duża. Przestrzenna, tak? Tak, tam Bogoria Grodzisk Mazowiecki, obecnie mistrz Polski, także całkowicie nowa hala. Chyba był to pierwszy turniej, który był organizowany na tej nowej hali, także zrobiła na Kubie i na nas też ogromne wrażenie, także było naprawdę świetnie. Każdy gracz ma jakąś swoją technikę, taktykę. Jaką ty masz, Kubuś? Dobrą. Na pewno. A jakbyś ją opisał?
albo tak uchylił rąbkę tajemnicy, bo no, mistrz nie może powiedzieć wszystkiego, bo ktoś usłyszy i będzie chciał tak jak ty osiągać takie sukcesy. Ale tak troszeczkę jakby scharakteryzował taką twoją technikę. Co robisz, że wygrywasz? Jak myślisz? Gram tak jak trzeba. Hmm? To znaczy? Co to znaczy grać tak jak trzeba? Że mogę tak grać, trenować. O tak, czyli dużo treningów. Od treningów dużo tak. To zależy, tak? Jakie elementy masz takie swoje, które najczęściej o, właśnie. Przy stole stosujesz? Powolej. Tak. Serwis? Serwis. To w serwisie może powiesz, bo masz swój serwis, tak? Ćwiczę serwis. Mhm. A jak grasz przy stole, to jaki serwis używasz najczęściej? Jaki stosujesz? Strugana dupka jest znana. Jaki? Możesz powtórzyć? Strugana dupka. Tak? No. Coś. Ty przyniosłeś chyba piłkę. Tak. Przyniosłem. Jest tam gdzieś piłeczka, ale to nie będziemy tutaj treningu urządzać. No i co jeszcze? Jak elementy ataku jakieś? Top spin, tak? Top spin na top spin. Mhm. Rozrzucamy się na boki. No właśnie, o takie nam elementy chodzi. No i coraz więcej właśnie. No i co jeszcze ścinasz, tak? Tak. Lubisz. To chyba najbardziej lubisz, tak? Ścinać. Wtedy zaskakujesz swojego przeciwnika od razu. Tak. A co najskuteczniejsze jest, Kubuś? Powiedz. Może top spin z forehandy, co? Dokładnie. I z backhandu. I z backhandu, tak. To jeszcze, jest. Kuba, żeby cię bardzo nie męczyć, to też wiem, że jak grasz, to wydajesz też jakieś dźwięki, okrzyki. Tak. Si na przykład. Czole. Ale to chyba nie są polskie zwroty. Niektóre nie, ale to, co powiedziała pierwsze, to już jest polskie. Takie z Realu Madryt, powiedzmy. A dałbyś radę tak nam zademonstrować? Jak wyobraź sobie, że tu jest stół tenisa stołowego i właśnie robisz taki zamach i jak słychać ten okrzyk? I czole jeszcze jest, tak? Jak zdobędziesz punkt, to jaki jest ten okrzyk, to zaprezentuj może wszystkim. Czole! To jest po zdobytym punkcie, tak? Tak. Okrzyk zwycięstwa. Dobrze, Kubuś, powiedz mi jeszcze na koniec już, jakie jest twoje takie największe marzenie, kim chciałbyś być w przyszłości? Piłkarzem myślę, tym koszykarzem, siatkarzem, wiele marzeń. Wiele marzeń. Ty, ja ci życzę, żebyś wszystkie mógł zrealizować, żebyś był właśnie taki szczęśliwy w tym, co robisz i dążył do swoich celów, które sobie tam właśnie wymarzysz. A tutaj te zapytam taty też, jak widzi przyszłość syna. Ja myślę, że nie będziemy mu nic narzucać na siłę. W tej chwili cieszymy się, że dobrze bawi się tenisem. Mamy nadzieję, że dalej tą pasję będzie podtrzymywał. A czas pokaże, co będzie dalej. Wiem, że jesteście też na etapie szukania sponsorów, bo to tak. Też na pewno Ultra Boom pomoże. Mysterio. To może X-Craft. Taka okazja, żeby kogoś pozdrowić też. Tak, pozdrawiamy już naszych sponsorów, których mamy w tej chwili. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Pana Arka z firmy Taty, który jest producentem Ultra Boom. Tak, kogo jeszcze, Kubuś, chciałbyś ty pozdrawić? Pana Kamila z X-Craft, tak? Tak. No to pozdrów ładnie do tej kamerki. Tam. Pozdrawiam. Pana Kamila z X-Craft. Firma Ultra Boom, tak? Andaron. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Jest nam. Możemy dzięki temu komfortowo trenować i oczywiście Starostwo Powiatowe, które nas cały czas wspiera. Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Jakiś najbliższy turniej, gdzie można byłoby podpatrzeć osiągnięcia? Jutro w sobotę jest w Kutowie, który się zaczyna 9, 10 albo 8. Albo Mikołajowice też. Dlatego będziemy właśnie śledzić, obserwować twoje osiągnięcia. Kubuś, ja ci bardzo gratuluję tych wszystkich sukcesów i panom bardzo dziękuję już za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy się serdecznie. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.